Sprawdzimy, jak się ma rodzinka, którą znalazłem kilka dni temu na balocie słomy. Zobacz. Włożyłem ramkę z cieniutkim arkuszem wosku, który już został odbudowany. To było bardzo istotne, żeby dać pszczołom możliwość budowania z wosku. Dlaczego? Dlatego, że wśród pszczół są woszczarki, które potrzebują się wypocić. Jak to wypocić? Ponieważ woskiem pszczelim jest po prostu pot pszczół. A tutaj zobacz, że te końcówki cylindrów komórek są nieco brązowe. To właśnie propolis. I mamy przykład na to, jak istotny jest on w życiu pszczół miodnych. Pszczoły propolisują komórki, zanim królowa złoży w nich jajko. Dlaczego? Dlatego, że warunki, w których wychowa się nowa pszczoła, muszą być sterylne. Teraz w tak wypropolisowanej komórce królowa już może złożyć jajko. Pytanie, skąd pszczoły mają siłę na to, żeby budować plastry z wosku? Ta siła pochodzi z węglowodanów, a konkretnie z miodu. Ta środkowa ramka, którą włożyłem, była wypełniona pierzgą i miodem. Teraz tego miodu w niej jest już dużo, dużo mniej, dlatego że pszczoły potrzebują 4 kg miodu na wyprodukowanie kilograma wosku. W tych komórkach widać już jajka. To znaczy, że królowa jest, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Możemy być usatysfakcjonowani, że nasza nowa rodzina weszła już w tryb rozwoju. Królowa składa jajka, pszczoły budują plastry z wosku. Z drugiej strony widzimy, jak ten arkusz wosku wyglądał jeszcze parę dni temu. Jak widzisz, pszczoły wykonały kawał dobrej pracy, żeby to zrobić. Pszczoły schładzają na sobie łuski wosku, które układają wokół siebie. Powstają okręgi i później, po podgrzaniu temperatury, te okręgi się ściskają i powstają sześciokąty. Możesz to sprawdzić, robiąc eksperyment w domu. Weź rolki po papierze toaletowym, sklej ze sobą, a później ściśnij i zobaczysz, że powstaną sześciokąty. Figura idealna pod względem minimalnej ilości materiału do maksymalnej objętości, czyli pojemności nektaru i pyłku. Do dalszego powodzenia tej rodziny pszczelej brakuje tylko i aż pokarmu. Zobacz, że w tych dwóch pobocznych ramkach nie ma ani pierzgi, ani miodu, a w tej środkowej zostało już niewiele. Dlatego wyciągnę z innej rodziny pszczelej ramkę z pierzgą oraz ramkę z miodem. To pierwsze zapewni pszczołom źródło białka, a to drugie źródło węglowodanów. Pierzga powstaje z pyłku. Pszczoły ubijają ten pyłek głową w komórkach i dodają swoich enzymów, czyli po prostu śliny oraz nektaru. I powstaje pszczela kiszonka, czyli taki turbo pyłek. Chodźmy zatem podebrać trochę miodu i pierzgi z innej rodziny. Widzisz to plastikowe coś na wierzchu? To tak zwana krata odgrodowa. To właśnie dzięki temu królowa nie jest w stanie przejść do góry, a robotnice przechodzą bez problemu. A po co nam taka krata? No dzięki tej kracie możemy wyciągać ramki z miodu bez ryzyka, że znajdą się w niej larwy. Przecież nie jesteśmy niedźwiedziami, a w tej ramce mamy kolorowe komóreczki. Te kolorowe komóreczki to po prostu pierzga, czyli ukiszony pyłek. O, na tej ramce widać szerf. Nie będę jej za bardzo wyciągał, żeby jak najmniej ingerować w rodzinę pszczelą. W puste miejsce włożę ramkę z cieniuteńkim arkuszem wosku. Ten cienki arkusz nazywamy węzą. I właśnie na nim pszczoły wybudują sobie nowe komórki. Krótkie zerknięcie. Czy mamy tutaj miód? Nie ma, więc poszukamy go w innych ramkach. Czy pszczoły z tej młodej rodzinki mogłyby sobie same przynieść nektar, z którego zrobią miód? Tak, jasne. Ale nie o tej porze roku. O tej porze roku mamy naprawdę bardzo mało nektaru w stosunku do czerwca i maja. Okej. Mamy miód, strząsamy pszczoły i zabieramy go do rodziny, która go już nie ma i potrzebuje go dużo bardziej. Co będzie dalej z tą rodziną? Przełożymy ją do innego ula i zabezpieczymy w kolejne ramki, dzięki czemu będzie się mogła rozwijać.